To tutaj, na Cieszyńskim Dworcu od 13 grudnia działa bistro stacja SCI. Ale bistro to nie wszystko. Tego samego dnia swoją działalność rozpoczęła fundacja Adonai. Generalnie cała fundacja zaczęła istnieć w marcu, kiedy złożyliśmy papiery do KRS-u. Wstępnie pomysłem na fundację było otwarcie dziennego domu wsparcia i aktywizacji seniora Złote Drzewo. Dalej ten pomysł jest, a stacja SCI ma zarobić na ten pomysł. Fundacja chce zająć się seniorami w Cieszynie. Otwarcie dziennego domu to główny i najważniejszy cel. Starsza osoba nie zostaje oddana do domu opieki, tylko wraca do własnego łóżka wieczorem. W międzyczasie powiedzmy dzieci czy wnukowie mogą zająć się pracą, mając wolny umysł od tego, że to właśnie osoby zajmują się ich najbliższymi, starszymi, a wieczorem mogą sobie na spokojnie odebrać taką babcię, dziadka, mamę, tatę i z powrotem trafić ta mama może do swojego własnego łóżeczka. Więc wydaje mi się, że to jest pewien komfort dla takich starszych osób. Miejsce na taki dom seniora, na taki otwarty dom, no gdzieś tutaj w Cieszynie, rozumiem, tak? Tak, gdzieś w Cieszynie na ten moment mamy gdzieś w tyle głowy jakieś dwa miejsca, ale wiemy, że pan burmistrz Kasztura też ma dla nas jeszcze jakieś propozycje, więc my z otwartymi ramionami będziemy oglądać te wszystkie miejsca i coś na pewno wybierzemy. Dom seniora to dopiero początek. Członkom fundacji pomysłów nie brakuje, ale na razie szczegółów nie zdradzają. Mamy ambitne plany, będziemy dalej działać i na pewno będziemy działać na korzyść seniorów, więc jakby tak otwarcie i dalsze plany są wielkie. Zanim uda się zrealizować plany związane z domem seniora, fundacja zaprasza do bistro. To miejsce, gdzie można nie tylko zjeść, ale również pomóc, wykupując obiady dla potrzebujących, tak zwane obiady zawieszone. Przychodzi klient, wykupuje obiad dla kogoś jeszcze dodatkowy, który wieszamy na tablicy. Ktoś, kto potrzebuje, przychodzi i po prostu zabiera. I mamy nadzieję, że będzie taki czas, że będą to osoby, które naprawdę będą potrzebowały i nie będą się wstydziły zabrać tego kartonika. Zabieram, idę do kasy i dziewczyny w kasie wydają obiad. Ale ja widzę tam jakieś numerki, czyli to są po prostu kwoty, tak? Tak, to są kwoty pieniężne. Na dzień dzisiejszy mamy niesamowite wsparcie i bardzo dziękuję, jeżeli mogę tutaj skorzystać z tego miejsca, podziękować pani Irenie Kudzi, która bardzo fajnie z nami współpracuje. Chcemy mieć jakąś kontrolę też nad tym, komu wydajemy faktycznie te obiady. Czy to są aby na pewno ludzie potrzebujący? Stąd pani Irena nam właśnie takie osoby podpowiada, podsyła. Również dzisiaj przeprowadziliśmy rozmowę z przewodniczącą Rady Seniorów, z panią Janiną Cichomską i również z nią wejdziemy na współpracę. Przynajmniej początkowym stadium właśnie tych obiadów zawieszonych. Chcemy po prostu wiedzieć, komu je dajemy. Działające od niespełna 3 tygodni bistro powoli się rozkręca, bo rozkręcają się również szefowe kuchni. U nas można zjeść wszystko, ponieważ nie mamy czegoś takiego jak menu, stałego menu. Są dania oczywiście powtarzalne, ale codziennie w zasadzie jest coś innego. Jest szeroki wybór, wszystkiego można po troszkę spróbować. Nie mamy dań tak zwanych serwowanych na talerzu całego zestawu, tylko każdą rzecz, którą pani widzi, może sobie pani troszeczkę wziąć, po prostu to jest na wagę. Tak samo będą najprawdopodobniej u nas wyglądać abonamenty, że nie będzie konkretnego dania narzuconego przez nas, tylko w ramach kwoty, którą w abonamencie się płaci, będzie można sobie wybrać, co się chce. Bistro stacja SCI od prawie 3 tygodni działa i co, mają panie co robić? Tak, jak najbardziej, nie nudzi nam się. Tak jak widać, jeszcze ogrom pracy przed nami, bo będziemy uruchamiać drugą część Bemara. Chcemy pójść wielotorowo w produkty wege, które bardzo na czasie, więc mam nadzieję, że uda się nam zadowolić jak największą ilość ludzi odwiedzających. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.